Po drugim rozbiorze Polski sytuacja Rzeczpospolitej Obojga Narodów stanęła pod wyraźnym znakiem zapytania. Kraj utracił blisko połowę swojego terytorium na rzecz mocarstw rozbiorowych. Władza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego po roku 1793 stała się czysto symboliczna, a rzeczywistą władzę w kraju, Sprawował rosyjski ambasador w imieniu Carycy Katarzyny II. Nie oznacza to jednak, że wszyscy Polacy poddali się rozpaczy, gdyż było wśród nich wielu takich, którzy wciąż chcieli kontynuować walkę, którzy wciąż żywili nadzieję, że Rzeczpospolitą można ocalić. Zaczęli więc oni tworzyć organizacje konspiracyjne i niepodległościowe. Które dążyły do utrzymania suwerenności państwa polskiego w Europie. Ostatecznie ci konspiratorzy postanowili na początku 1794 roku zniecić ogólnopaństwowe powstanie zbrojne, które wyparłoby wpływy mocarstw zaborczych na terenie Polski i w najlepszym wypadku odzyskało kontrolę nad tymi ziemiami które znalazły się pod panowaniem mocarstw rozbiorowych. I tak w marcu 1794 roku zapadła decyzja o rozpoczęciu powstania. Na jego przywódcę w randze naczelnika wybrano Tadeusza Kościuszkę, zasłużonego polskiego generała, weterana amerykańskiej wojny o niepodległość oraz wojny w obronie Konstytucji. 24 marca 1794 roku Kościuszko został zaprzysiężony na naczelnika w Krakowie, stając się tym samym naczelnym wodzem wszystkich sił powstańczych działających na terenie całej Rzeczpospolitej. To właśnie na jego cześć powstanie to ostatecznie nazwano Powstaniem Kościuszkowskim lub Insurekcją Kościuszkowską. Tadeusz Kościuszko zdołał... W stosunkowo krótkim czasie zmobilizować pod swoim dowództwem potężne siły powstańcze, które już 4 kwietnia 1794 roku wydały armii rosyjskiej walną bitwę pod Rasławicami. Pomimo dysproporcji sił i ogromnej przewagi liczebnej po stronie Rosjan, Polacy zdołali wygrać bitwę pod Rasławicami która stała się tym samym największym zwycięstwem Polaków w okresie powstania kościuszkowskiego. Decydującą rolę w tym zwycięstwie odegrały doborowe oddziały polskich chłopów uzbrojonych w kosy, zwanych kosynierami, którzy, którzy stanowili główny trzon armii powstańczej Tadeusza Kościuszki. Swój chrzest bojowy przeszli oni właśnie pod Rasławicami, gdzie odegrali decydującą rolę polskim zwycięstwie. Spośród wszystkich kosynierów, którzy brali udział w powstaniu Kościuszkowskim, największą sławą okrył się Wojciech Bartos, uczestnik bitwy pod Racławicami, który z narażeniem własnego życia zdołał zgasić ląd jednej z rosyjskich armat, co ocaliło życie jego towarzyszy broni. W uznaniu zasług został on nagrodzony licznymi nagrodami i po dziś dzień jest on najbardziej rozpoznawalnym spośród wszystkich kosynierów, jacy walczyli po stronie polskiego oręża. Równocześnie pod koniec kwietnia 1794 roku walki powstańcze wybuchły również na terenie Warszawy i Wilna. W obydwu miastach zniecono powstanie, które miało na celu wyparcie stamtąd rosyjskich sił okupacyjnych. Insurekcja, jaka miała miejsce zarówno w Warszawie, jak i w Wilnie, zakończyła się zwycięstwem powstańców, którzy przejęli kontrolę nad tymi dwoma strategicznie ważnymi miastami na terenie Rzeczpospolitej. Zdaniem historyków zwycięstwo powstańców w insurekcji warszawskiej i wileńskiej miało większe znaczenie strategiczne dla całego powstania niż bitwa pod Racławicami. Równocześnie Walki powstańcze w sierpniu 1794 roku wybuchły również na terenie Wielkopolski, gdzie polskie oddziały dowodzone przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego wznieciły powstanie przeciwko Prusom, by ostatecznie połączyć swoje siły z wojskami Tadeusza Kościuszki w nadziei, że uda się przenieść teatr działań wojennych również na inne zabory. Nie tylko rosyjski, ale także pruski i austriacki. Tadeusz Kościuszko zdał sobie jednak sprawę z tego, że powstanie nie zdoła się utrzymać na dłuższą metę, jeśli nie uda się do niego przekonać jak największej liczby osób. Ze wszystkich stanów społecznych, wliczając to również chłopów, którzy stanowili najliczniejszą grupę społeczną w XVIII-wiecznej Polsce. W tym celu w maju 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał tzw. Uniwersał Połaniecki, którym obiecywał on zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie wszystkich chłopów na terenie państwa polskiego. Te obietnice miały zagwarantować, że chłopi dołączą masowo do powstania, co zwiększyłoby tym samym szansę Polaków na wygranie tej insurrekcji. Niestety... Uniwersał Połaniecki nie przyniósł zamierzonych rezultatów. Po pierwsze, wielu chłopów było sceptycznie nastawionych do obietnic, jakie składał im Kościuszko. Zwłaszcza, iż szlachta już w przeszłości obiecywała podobne rzeczy i nigdy się z tych obietnic nie wywiązała. Po drugie, wielu szlachciców torpedowało starania Tadeusza Kościuszki, uniemożliwiając mu rozpowszechnienie informacji o Uniwersale pośród różnych regionów państwa polskiego, przez co wielu chłopów nawet nie dowiedziało się o istnieniu Uniwersału Połanieckiego, konsekwencji czego odzew ze strony samych chłopów był mniejszy niż zakładano, a to negatywnie odbiło się na przyszłości powstania. Kolejny dotkliwy cios spadł 10 października 1794 roku, Podczas bitwy pod Maciejowicami, gdzie armia powstańca Cza Kościuszki poniosła druzgocącą klęskę w starciu z wojskami rosyjskimi. Jakby tego wszystkiego było mało, sam Kościuszko, ciężko ranny, dostał się do rosyjskiej niewoli, co pozbawiło powstanie jego lidera. Od tego momentu szala zwycięstwa w tym konflikcie przechyliła się ostatecznie na stronę mocarstw zaborczych. W listopadzie 1794 roku wojska rosyjskie podeszły pod Warszawę i 4 listopada 1794 roku z powodzeniem zajęły one warszawską dzielnicę Praga, gdzie dokonały one masakry lokalnej ludności cywilnej. Według różnych szacunków, w rzezi Pragi zginęło od 15. Do 25 tysięcy Warszawiaków. Rzeź rozpętana przez Rosjan przeraziła resztę mieszkańców Warszawy, konsekwencji czego cała polska stolica po 4 listopada oddała się w ręce Rosjan. Wszystkie te wydarzenia ostatecznie doprowadziły do upadku insurekcji Kościuszkowskiej. Ostatnie niedobitki wojsk powstańczych broniły się jeszcze do grudnia. 1794 roku na Wielkopolsce, zanim one również skapitulowały. A z początkiem roku 1795 trzy mocarstwa zaborcze Rosja, Prusy i Austria podjęły decyzję o ostatecznej rozprawie z Rzeczpospolitą obojga narodów, dzieląc pomiędzy siebie ostatnie niepodległe skrawki państwa polskiego. Tym samym po ponad 200 latach istnienia Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć. Ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski, został zmuszony do abdykacji i opuszczenia kraju. Polska jako kraj przestała istnieć i na 123 lata Polacy mieli pogrążyć się w niewoli trzech zaborców, starając się w kolejnych latach z Większym lub mniejszym skutkiem walczyć o niepodległość państwa polskiego, ale niestety ponad 100 lat musiało upłynąć, zanim Polska ponownie zaistniała na mapach Europy. Tym samym rok 1795 jest jedną z najbardziej ponurych dat w historii państwa polskiego. Jest to data, która na następne 100 lat Odebrała Polakom ich wolność. I to było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.